zbliżamy się do ronda pineskowego na Rytkini w Łodzi, na rogu ulicy Armii Krajowej i Kusocińskiego i będziemy tutaj wykonywali manewry egzaminacyjne. I będziemy zawracać. Zawracamy na skrzyżowaniu. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zwróćmy uwagę, mamy drogi dwukierunkowe, czyli zawracanie będzie z przejechaniem za oś drogi poprzecznej. Mogłem go puścić, wiem. Trzeba pamiętać, że teraz mamy ustępować temu, kto ma zamiar. Wiem. Zawracamy. No i tutaj niepoprawne ruszanie kursanta, bo widzimy, odpycha się nogami, a powinien to zrobić w taki sposób, że najpierw siadamy na motocykl i dopiero rozpoczynamy jazdę. Kursant w tej sytuacji zachował się, jakby pracował glowo. I skręcamy w prawo na tym skrzyżowaniu. Popatrzmy, tutaj bardzo trudne wykonanie tego manewru. Noga bo na zwróćmy podnóżku, uwagę, ta, że mamy po skręcie podwójną ciągłą. Wzrok pracuje i będziemy poprawnie, zawracać. Można powiedzieć, wykonał poza elementem wyciągnięcia nogi, ale można mu to wybaczyć. Jedziemy. Tutaj tam widzimy dojeżdżający egzamin. W złej sytuacji. No, zobacz, lepiej zdecydowanie, lepiej zdecydowanie pojechać, tak, zawracamy. Niż tak mało zdecydowanie, to wtedy on nie będzie wiedział, o co chodzi, nie? A tak to se przejedzie. A tak to jakbyś się tak czajnikował, to on by nie wiedział, czy się zatrzymać, czy nie. I w lewo pojedziemy. Tu cały czas jeździmy. Teraz aktualnie Armii Krajowej, skręcamy w lewo. W Armii Krajowej dojedziemy z powrotem do Kusocińskiego, czyli cały czas jesteśmy na tak zwanym trójkącie bermudzkim. Czyli zawracanie było na kolejnym. Tak. No widzisz, tu wrócili, tak? Teraz my sobie to zrobimy. Skręcamy w lewo. I zawracamy na kolejnym skrzyżowaniu. No. Ale dłużej ten kierunkowskaz przytrzymać. Dobra, prawy. I w lewo jeszcze raz. Jeszcze jeden wariant zrobimy tutaj. W lewo. I jeszcze raz w lewo. I teraz będziemy zawracać, tak? Czyli jesteśmy na Kusocińskiego, mamy wrócić na Kusocińskiego. Zawracamy. Dobrze. Ale dłużej trzymać ten kierunkowskaz, bo włączyłeś, a przed wyjazdem na pas już był prawy wyłączony. Dłużej przytrzymywać. Dobra. Tak jak tam było za krótko, tak tutaj było za krótko, bo go zasygnalizowałeś, ale w prawo pojedziemy.
Ale nie przytrzymałeś go odpowiednio długo. Dobra, dopiero po wyjeździe będę. No tak, uważać. Dopiero po wyjeździe na drogę. Dobra. I nie odzywam się, czyli nie interpretujemy po swojemu, tylko tak jak ustaliliśmy. Nie odzywam się, czyli na wprost, tak? Tak jest. Od prawej bez kierunku, dokładnie. I to był jeden z wariantów przejazdu na tym skrzyżowaniu, czyli jeżeli egzaminator ustalił z nami, że jak się nie odzywa, mamy jechać prosto, jedziemy na wprost bez kierunkowskazu. W prawo i kolejny pojedziemy. Wariant przejazdu na tym skrzyżowaniu, czyli skręt w prawo. Bardzo trudny manewr, dlatego że jest bardzo ciasno, bardzo mało miejsca ze względu na podwójną ciągłość. Trzeba noga tutaj bardzo dobrze popracować tak, wzrokiem i wtedy samo wzrok wyjdzie. Pracuje i w lewo. I tutaj kolejny wariant. Tym razem instruktor czy egzaminator wydaje polecenie skrętu w lewo. Wtedy, pamiętamy, ustawiamy się do osi jezdni, oczywiście włączamy lewy kierunkowskaz i z lewym kierunkowskazem wykonujemy polecenie instruktora tak, czy egzaminatora. A jakbym się nie odzywał, to jakbyś pojechał? Pojechałbym normalnie tak blisko prawie krawędzi bez migacza. No dokładnie, się... dokładnie, bardzo dobrze. O, to właśnie w lewo. Dojeżdżając do tego skrzyżowania jest wiele kontrowersji, dlatego że ta tabliczka pod znakiem T6, ona sugeruje, że przejazd przez to skrzyżowanie jest na wprost. Dlatego jedni egzaminatorzy nie odzywają się, ustalili z nami, że jak tak, się nie dokładnie. Odzywam, a jakbym się to nie odzywał, wprost, to jakbyś pojechał? A inni egzaminatorzy uważają, tak, że jest to skręt blisko, w lewo i wydają polecenie skrętu w lewo, dlatego dokładnie, trzeba tak bardzo to dobrze stosować. O, to właśnie. Pamiętajcie, że ważna część kursu to jest to, abyście odbywali szkolenie z jednym instruktorem. Nie guźcie się na to, żeby jeden instruktor w trakcie tej samej godziny szkolił dwóch, trzech, czterech, a może nawet pięciu kursantów. Wy zapłaciliście za kurs i macie prawo wymagać, żeby tylko i wyłącznie jeden instruktor się zajmował tylko i wyłącznie waszą osobą. Nie guźcie się na to. Jeżeli jest kilku kursantów do jednego instruktora, to macie prawo żądać zwrotu za szkolenie lub ewentualnie obniżenie ceny tego szkolenia. Czyli żeby było jasne i zrozumiałe, na mieście kursant ma swój kask wyposażony w interkom, instruktor ma swój kask wyposażony w interkom, w czasie rzeczywistym mogą się porozumiewać i wtedy szkolenie ma sens. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.